Kampania Trzeźwy Umysł jest realizowana od 2002 roku. Jej organizatorem jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych i Fundacja Trzeźwy Umysł. W tegorocznej edycji wyróżnieni w skali całego kraju zostali legniczanie Maja Pawłowska, Mateusz Śliwa, Jakub Wróbel, Wojtek Kogut oraz Aleksandra Greś. Widać, że ta inicjatywa, pomysł na trzeźwy umysł, na ten konkurs, to jest trafiona inicjatywa i ona cieszy się dużym zainteresowaniem. Różnie bywa z ocenami jury. W tym roku mamy 5 laureatów. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie lepiej. Laureaci otrzymali nagrody, a udział w tym konkursie dał im wiedzę, co jest w życiu naprawdę ważne. Po co mamy się szkodzić, jeżeli to jest niepotrzebne w ogóle, według mnie. Celem kampanii jest przede wszystkim pokazywanie młodym ludziom alternatywnych zachowań do tych patologicznych, czyli picia alkoholu, zażywania narkotyków, uzależnienia od telefonu czy komputera, a także używania przemocy wobec innych.